Pompel ma... Gdzie jest pompel? Nie! Dobra, wyrwał. Ładuj się do auta. Wal go! No nie! Leży! Nie. No leży! No ja wstać nie mogę. Halo. Podoba się seria? Zostaw suba, łapę, komentarz. Wpadnij też na G2 Instagram, Discord. Linki macie w opisie pod filmem. Dzięki. No. Bahedur chciał być sam w drużynie, więc jest. Proszę bardzo. A niech se będzie sam. Bahedur, a weź tak dla beki wleć w PZRT, ty. My to graliśmy? No, graliśmy podobną mapę właśnie tego typu. Dwa razy powtarzać nie musisz, wiesz o tym, nie? No weź ten bach i spadaj. Dobra, jedzie, jedzie, Jabol, do ciebie, uważaj. Dostał, nice. Jedną. Drugi, drugi, z drugiej strony! Bi, bi, bi! Czemu nie trafiłeś, chłopie? Wow! Jo, bogaty poleciał. Jabol, jak tyś go nie trafił? Asysta. Ja nie wiedział, ja nie chciał. Jo, jak ty go nie trafił, chłopie? Faktycznie. No ale z działek no, nie nadupcamy, nie? Chociaż dobra, do samolotu musicie, no już bardziej. To właśnie, dobra. Kur... A, bo ty, Jabol, na padzie jesteś, ja pierdziel, to ty nie trafisz. Nie jestem na żadnym padzie. A. Na żadnym padzie nie jestem. No nie, nie, widziałem wcześniej. Ty nie trafisz nigdy z tego RPG-a, chyba że... Oszczerstwa to są. O kurczę. Dobra, dobra. Jak ma być tryhard, to zmieniam. Masz trafiać, fajnie by było, żeś trafił, no. Chłopi, jakie triki na trzepaku robi. No dawaj, ale możemy do niego strzelać, czy nie? Bo już nie wiem. No strzelaj, strzelaj, no bo... Dosz sobie i weź co inaczej zrobisz? I strzelaj do niego. Ci nie dorwaj w inny sposób. What the fuck? No, musiałbyś się PZRT ustawić na górze i być teraz RPG-iem, a Baki przeciwko tobie najwyżej, nie? Jak jest taka sytuacja. Auto. Dobra. Dobra. Teraz co? Samochodziki? Kto ma samoloty? Dwuosobowy team czy Baki? Baki. Ani. O. Ty Baki jest sam RPG-iem? Nie, Baki nie, jest. Nie, ja w faucie. Okay, jesteś... Jak w faucie? No ja jadę tym. Tym drugim, jak on się nazywa. Ty... Nie... A, aha, bo są... no właśnie, to czegoś nam brakowało wcześniej, no. Na to wychodzi. No bo ja insurgenta po prostu nie jechałem, nie? A żeś go zapakował. Zapakowany został. Opie, tak o. Dobra. Dobra, tutaj jeden zawodnik mniej. Jeszcze jeden został w takim razie. Kur. Dobra, Bombel go załatwił. No i teraz nie, co? Ja teraz się po RPG-i trzeba podjechać. To Bombel się załatwił. No ten tak, to jest pan Bahedurek, Jezus Maria! Dupiej! Dobra, sorry. O nie! Dupiej! Kurde. Ja samochód też ogólnie... ci przetrąciłem. Całowicie to nie, to samo nieważne w jakim momencie bym był. W złym momencie był wzięty ten RPG, no co ja ci mogę poradzić, chłopie? Nie, nasza winność chciałby być sam. Dobra. Zielony, zielony. Zielony. Ale jest w dupce. Zielony. Zielony? Zielony, no zielony. Nie mogę, mam trolla w teamie. Nie czerwony. Nie niebieski, a zielony. Zielony nowicjusz. Baki, przestań! Zostaw! Nie! Dobra. Jabol, ja potrzebuję any help, here. O Jezu! Oni rakiety, mają miejsce rakiety. Z RPG-ami, trzeba brać RPG-a! Oh no, oh no. Trzeba brać RPG-a! Gdzie ja jestem, ty? Ja wypadłem z trasy. Ty, a ty jeszcze na tym padzie, czy? Kwestia sporna. Okej. Dobra, 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 zjeżdżam. Dobra, Jabola nie ma przez cały początek gry, okej. Okay. Jestem, jestem. Okej, okay. Ja już zdążyłem Bakiego załatwić. Ajajaj, Bombelinio, ty! Dosłownie, ja, w sensie nie wiem gdzie ty pojechałeś, bo na początku na respie miałeś wyjazd praktycznie pod przeciwnika, więc... Tak, to mnie tak, zastanawia. Nie trafiłem w Wallreada. Mhm. Także tego typu. W Wallread nie trafiłeś, okej. Okej, okej. Ja tu bejtuję, no ale potrzebuję pomocy jakiejkolwiek! Leci, uwaga, Jabol. I need any help. Oj. Here. O, train jedzie, train jedzie! Jest! Dobra, a niech ich strąci, train! Crazy train, ty! Let's go! Dobra, Jabol, bo my mamy gorsze pojazdy niż oj, oni, ty! Oj, oj.
Trzeba sobie jedną podmiankę jeszcze dupnąć. Sprzątnął was ten Crazy Train, czy nie? Nie. No i dlaczego? Powiedzcie mi wy. A po co? A dlaczego nie? Lecę na pezertę! No nie, dostał. Dobrze, idę olo. Ja myślałem, że pezertę wcześniej zdechnie, jak we mnie strzelił, jak byłem obok niego praktycznie. Ale się nie udało, dziwo. Bombę na... Gdzie jest bomba? Nie! Dobra, wyrwał. Ładuj się do auta. Pal go! To nie! Leży! Leży! No ja wstać nie mogę. Halo? Dobra! Dobra! Przetrącony. A Stunt Bikers 2. Mhm. Dokładnie. Bikers. Czy wygra Bahedur? Czy wygra Bombel? Czy wygra Bol Ziomal? Same osoby na B. Dzisiaj. Dokładnie. Już bogaty. Niestety. Bogaty. Bogaty, no. Tak miało być. Dobra, jazda. Na motocyklu to jeździć mogę, no pozdro. Słyszeliście w ogóle o czymś takim jak prawo jazdy B+? Tak. Tak. I co uważacie? 800 przekracza. I co uważacie na ten temat? Prędzej na moc by się przydało niż na masę, ale... Ale moim zdaniem mogliby wprowadzić właśnie jakieś takie lepsze prawo jazdy do jeżdżenia lepszymi faktycznie samochodami, żebyś potrzebował, do mocniejszymi, szybszymi. To by było dobre, bo serio nie każdy daje radę na takich pojazdach. Widzieliście ostatnio tę babeczkę chyba w BMW, czy w czym ona jechała? Że był nagrany filmik, jak leci, nie? Jej gość mówi: ale dawaj, 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 jedź, 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 nie? Dał babce jechać tym szybciutko i się rozbiła później? Ojej, ja to nie wiem. Do wypadku doprowadziła? Ja widziałem... Ale czekaj, to na autostradzie ta BMW-ka? Nie, 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 to inne było, że jechał sobie facet z babką prawdopodobnie, dał jej, wiesz, do jazdy tą BMW-kę i wiesz, ona tam na liczniku pewnie ze 200 jak nie więcej miała. Ty, to można było jechać w lewo, o co chodzi? Teraz? No właśnie tak. Ty właśnie! Wiesz, co dzisiaj no, jest i się za rozbili dzień? Później. To tak nagrali, a tutaj rozbite. Nie widziałem tego, tak szczerze. Ale dziwne. No, dziwne. Dziwne to jest, no. Wiecie, co dzisiaj jest za dzień? Dzień nauczyciela? Piątek 13. Ty, prawda. Faktycznie. Autentycznie tak jest. No to nie fajnie. No to niezłe spooky mapki teraz. Spooky bikers stąd. A ja myślałem, że wlecę jeszcze. No, mi dziwnie odbiło. Tak, że byłem za mocno rozpędzony. Szkoda, że tu nie ma tego checkpointa gdzieś pomiędzy. Bo jak człowiek chce na szybko polecieć, to... Na zdrowie? Bomba jak tam poleciał. Ja baguję, ja nie, to zrobię. Nie, no człowiek jak jedzie za szybko, to... Kurczę, to jest za trudne. Jakbym jechał gorszym pojazdem, to było łatwiej przeskakiwać to. No ja przelatuję te rampy praktycznie. Ja się bagowania muszę nauczyć. Bagowanie. Ja tylko raz tego w życiu użyłem. Na jednym wyścigu z Hogatym. Chłopco buguje. No niezły, no nie. Później źle. Będzie debugował. Nieźle. Bugowanie. Bombel informatyk, nie? Kompilowanie. No normalnie informatykiem jestem. Nie no, bombel to co? To raczej jakaś mechanika pojazdowa. No tak, no jestem mechanikiem, ale informatykę też w miarę umiem. Okej. Okay. Dzieci, bombel brzmi jak informatyk. No, i widzę bombla, jo, informatyk. Co ty gadasz? Ale to dwa najpopularniejsze, ja bym powiedział, aktualnie chyba kierunki z ekipowiczów nowszych. To mi się wydaje, że to informatyk i mechanik. No. A ja się zastanawiam, czy na to pójść. No. No. Także faktycznie tak jest. Ty jedziesz środkiem? Tak. Znaczy nie, na górze jestem. A, dobra, już myślałem, że środkiem lecisz w ogóle. Nie. Dołem. To coś ty tak wystrzelił, Bahedur? To żeś się wywalali na tych hopkach. Prawda, niestety. A ja sobie pojechałem do przodu. No ty jechałeś tak spokojnie na tych hopkach, ja myślałem, że wiesz, tutaj
daleko polecę jakimś skokiem, bugowaniem. Nie mogę wiesz, jakoś szybko jechać. No, a tutaj się okazuje, że właśnie za mocny motocykl nawet, nie? Na te hopki. A co ty, Batim jedziesz też? Tak, tak. No. I kurczę, trzeba było tym Bachim leciutko tam jechać. No Bachim leciutko. A no bo ja taki malutki leciutki, tak. Dobra. Cię zgadza, ej, zapadłem w teksturę. Widziałem, widziałem. Ale tam space program. Widziałem. Zasłowie się w teksturę zapadłem. Widziałem, widziałem to. Znowu. Oho, o! Ja też. O nie. Ja no też. Nie, no prawie udało mi się zbagować ładnie. No i dupa. Okej, okay. nieładnie, niefajnie, że mi... Nie też się zapadło. No. Fajnie się zrobiło. Niezłe tekstury. Dzień dobry, gramy RC Bandito, bo to jest Bandito Legion Square. Także mapa na 3 km 09. Dokładnie 3,09 km. Bandito. Co ma przerobionego? Tury! Dobra, nikt może nie ma. Przynajmniej. A to można mieć przerobione w ogóle? No, aha. Można. Dowiadywałem się o tym. W momentach, w którym ktoś skakał tym samochodem i był dużo szybszy niż pozostali zawodnicy. Aha. Wtedy aha. Dowiadywałem się, że można mieć przerobionego RC Bandito. Ty Bandito jeden! Ty Bandito! Ty Bandito! Kurczę, weź go tam, bij na łeb tego bandytę z przodu. Bachedura bandytę. Ale tym z Francji. Kurczę. Francuskiego tak kryminalistę. Proszę nie wyzywać. On se bandito. A jak jest bandyta po francusku? Le bandit? Bandito. Le bandit, prawdopodobnie. Le bandito. No. Dawaj go, dawaj no go tam. Co jest z tym samochodem? A, wydupił się. To jest ja mały samochodzik. Przepraszam bardzo, to nie jest samochód. To jest mały, ale wariant. Mały RC samochodzik. To jest tym pojazdem kołowym. To jest małe gówno. O, bombelo, bum bum. Co jest bombel spadł, okay. Co ty gadasz? Nie wiem, ty do mnie dzisiaj cały czas bombelo, bum bum. Bo mu się przypomniało, powiedzonko. Spodobało mi się. Bombelo, bum bum, no. Bombelo, bum bum. No, zawsze nie było bombelo, ale była inna rzecz, więc... Była podobna, też na B. A ty znasz to powiedzenie tylko, że w oryginale? Bombel? Nie. No co? No dobra, to nie będę uświadamiał. No uświadom mnie. Niech cię uświadomi Jabol. Jabol? Nie. To po nagrywkach. Jabol! To ja nie będę uświadamiał, to niech jest to między wami. Jabol. Więc... Pogniewamy się. Macie już swoje lata, możecie sami rozwiązać ten spór. Dokładnie. Okej, okay, Google. O co im chodzi? Też na B pamiętaj, jak coś też na B. Oj, oj, oj. Pierwsza literka B, druga U, trzecia R. I rymuje się. Aha. Chodzi... o pewną instytucję. Jest taka szansa. Pewien dom. Pewien dom kultury. Kultury wysokiej. Tak, jakże... Może tak być. Może tak być. Inaczej ośrodek nazywany też... poważnych panów. Urwim dołkiem. Także... A co tam się urywa? Urywa się fabuła w Wiedźminie, w takim miejscu, także... To prawda. No cóż, także ciekawe te powiedzenia macie między sobą, no spoko, spoko. To jest zaczarowane miejsce. Oj, bardzo, bardzo. Tak. Uo-o-o. Wszystko jasne. Zaczarowane miejsce. Zostawiasz tam pewnie trochę pieniędzy, albo innych rzeczy. I tam takie miłe panie. Myją rury. Nie, to nie to miejsce w takim razie. Z Coca-Colą chodzą. To niestety nie. To jednak nie, nie takie to miejsce. Nie, to jednak nie. Jednak chodziło całkowicie inne. Tak? Ok. Tak, jednak całkowicie inne. Wydawało, że one polerują tam rury. Nie, nic takiego nie było, także... Ej, a ty mógłbyś się z pierwszego zatrzymać w ogóle?
Nie, no ja też tak trzymam w uszu, słucham was. No właśnie, widzę, że nic się nie odzywasz, w ogóle jak się nie odzywam, jak się odzywam? Jedziesz tam sobie z przodu, my wygrywasz sobie, ja, no, całą fajną mapkę, dokładnie. Tryhard tam się nawet nie odezwie, masakra. Ja się nie odzywam, ja was słucham po prostu. Nic od siebie nie dodam. A co mam od ciebie dodawać? Bardzo fajny temat. Nie wiem, 3 grosze jakieś. Nie mogę, nie mogę się na ten temat wypowiedzieć, bo bym powiedział za dużo. 12 groszy. Ale jeżeli już jesteśmy w temacie Francji. A właśnie, no, to właśnie. Francją. Na przykład. To kiedy jedziesz? To było pytanie. Ja co jechałem. To było pytanie. Stwierdzenie, kiedy jedziesz? Kiedy jedziesz? O, już skończył, teraz będzie rozmawiał, nie?